Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Detroit Become Human. To jest gierka, w którą lubię grać i wy lubicie ją oglądać. To jest akurat bardzo fajne, że się w tym aspekcie dogadujemy. Wy zostawiacie lajka, ja daję wam fajny let's play i co? I możecie też napisać komentarz. Jak są jakieś ciekawe linki w opisie, to sobie zerknijcie mi się, a my przechodzimy do 5 listopada 2038 roku. Dojechaliśmy autobusem na miejsce z farmami. Nasz android GPS 20% zniżki z kodem ISAMU, pamiętajcie, na cały asortyment. Od energetyka. Z kodem ISAMU 20 masz 20% na cały asortiment. Zostaw lajka. Ja, Markus Android, przyniosłem farby do jakiejś luksusowej posiadłości. Z 60 tysięcy obrazów, to już chyba wiemy, po co są farby. To jestem ja, to mogę sobie sprawdzić. Odkładamy te farby, odwieszamy kurtkę. Sząd wygląda jak zwykły człowiek. Prawdziwy taki, kurde, Markus Janusz. Chodź do góry, zobaczymy, co się dzieje. Obudź Karla. Karl na górze. No zobacz, od razu trafiłem. Karl jest na górze. Tu jest taki dźwig, podnośnik. Taka ala winda do wózka. Czyli on jest raczej niepełnosprawny. To mi się tylko kojarzy z pewnym horrorem. Pamiętam, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, ale to było na jakiejś wiosce i w jakiejś takiej chatce się to działo. Że taka babcia jeździła góra, dół i w jednej scenie dziewczynka siedziała na dole takiej chaty jak ta, tylko w takiej troszeczkę bardziej zniszczonej i myślała, że jedzie babcia z góry, a z góry zapierdalał straszny potwór. Dar pizdej. Finalnie tą młodą złapał za nogę i wjechał do szopy, nie wiem dlaczego. Gdzie on ma tę chatę? Gdzie on jest, ten chłopak? Karl! Czyli tam jest okno. O, jakie pianino mu. O, a i wszystko. A jak śpi? O, panie Kasprzyk da. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda. No to takie trochę iPhone. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Pan weźmie leki. Ty nigdy nie zapominasz. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Przynajmniej czujesz, że żyjesz. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej. Co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Karla pod pachę i letymy. A ja muszę trzymać, dobra. Trzymam cały czas. Jak donate ten nastroszony. Widzieliście figurkę kota? Przecież ja bym się bał spać w takim tym miejscu. Łapatego kota.
Idziemy, Karl. O, na wózek od razu. Ja bym nie chciał chyba dożyć takiego sędziwego wieku. Nie, no jakbym musiał być od kogoś zależny, że wiecie, że nie mogę... Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie? Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Hmm. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Hmm. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Hmm. O, dokończę moją myśl. Jakieś wieści od Leo? Nie dokończę. Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. Nie chciałbym dożyć czasu, znaczy wieku, w którym nie mogę wstać, iść do ubikacji i zwalić sobie konia. Nie chcę dożyć takiego czasu. Nie ma opcji. To jest koniec. Prosić kogoś, że za ciebie, że nie. Nie mogę iść się najeść, nie mogę iść na spacer, nie mogę się pobawić z psem, bo mi wyleci dysk. Bez sensu. Przejebałem. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. A z drugiej strony takiego, na miejscu tego typa? Też bym wziął androidkę. Nie androida, tylko androidkę. Przejebane. O, mo kubek z pompatimą. Dziękuję, Markus. Telewizja. Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Hmm? Dobrze, Karl. Co mam robić? Ambasador USA po raz kolejny poinformował członków ONZ, że Stany Zjednoczone w żadnym wypadku nie wyrażą zgody na to bezprawne przyłączenie. Kilka amerykańskich niszczycieli... Ciubrazy, książki i obrazy. To ładnie sobie zakręciłeś. Łe. Gram. Patrzcie, co robię. Siadaj tu. Siadaj, normalnie. Ja się znam na tym sprzęcie, bo... kiedyś niosłem taki sprzęt. Bo w przeprowadzkach robiłem. Tajemniczo zagraj. O. On już sam gra, ja myślałem, że ja tak umiem. Nie umiem. A nie, ja teraz gram. Thank you.
Proszę bardzo. Grasz jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Gdzie jest pracownia? Aha, tutaj. Wyjaśniło się. No ci powiem. Pan ma elegancką pracownię. Robotyczne ramię z tyłu. No. Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. To jest taki gość, taki, który tak... Gdzie znam się na sztuce? Teraz pan mu dorysuje ucho. Ładne ucho. No i co o tym myślisz, Markus? Podoba mi się. Tak, ma coś w sobie, prawda? Bo rozumiem, co tam narysowałeś. Nie mogę tego zdefiniować. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj. Umiem kupić farbę. Coś. A w ten sposób. Teraz? Ale co mam namalować? Puść wodze fantazji. Nie krępuj się. Znajdź temat obrazu. Łeb. Namaluję biurko. Taki artystyczny nieład. Cześć. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Cze, nie wiem, co kurwa, widzą niektórzy jak na kartkę powierzone. Tego w kodzie, no i... Farbami narzucają, napaćkają, poklikają. 170 milionów dolarów to kosztuje później. Dlaczego? Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się
na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Ludzkość, androidy. Nie no, tożsamość pojedziemy. Więzień. Oto tematyka została wybrana i lecimy. Z jaką pasją ty to paćkasz, gościu? Dobry Boże. Hej, tato. Wyjaśnił się. Leo. Już wiemy, kim jest Leo. Tata nie chciał do ciebie dzwonić, mordo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Jany? Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko. Mówi co innego. Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Wsiaki nieudacznik. Ty znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Tam są drzwi. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Bo ćpasz, won. Tak, już wszystko jasne. Wyjdź. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Nie ćpa. Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. Bo ci siana nie dał. Co za gość. Co za gość. Kutasi syn. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Co nam zaoferuje teraz Greczka? 5 listopada 2038. O, już wiem, kim jestem. Jestem panem detektywem. Na piwko se idzie po robocie? Pewno porucznika. Oko pysk. Właściciel. Cię nie widzę za bardzo. Pokory. Administrator. Cholera, myślałem, że androidów tu nie wpuszczają. Kolego. O, porucznik. Witam, panie poruczniku. Dzień dobry. Anderson, jestem Connor. Android przesłany przez CyberLife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w 5 barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo. Z udziałem androida CyberLife.
Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Porucznik, powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. Racjonalne podejście? Nie działa. Zrozummy go. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem tu. Ja się tu. Czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę tak, że cię fabryka nie pozna. Kupię ci drinka, idziemy. Kupię panu jednego na drogę. Co pan na to? Barman? Jeszcze raz to samo. Widzisz, Jim, technologia. Dalej więcej. Ten fajny. Fajny taki detektywik. Fajny, fajny. Ciekawą historię ma. Lubię tak grzebać sobie. Mówiłeś o morderstwie? Załatwiać różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Diabły. Znowu nagrywamy o 1 w nocy zamiast o 15. A on? Siedź tutaj, ogarnę. Co sieć, kurwa? Zgodnie z wytycznymi mam panu towarzyszyć, poruczniku. Słuchaj, jebią mnie te całe twoje wytyczne. Mówię, że masz czekać. Więc zamknij pizdencję i grzecznie czekaj. No, co ci będę dużo mówił? Idę z tobą. Joss Douglas, kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Skąd on wiedział? Dopiero z samochodu wysiadł. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną. I co? Powiedz mi, czy ty kurwa jesteś głuchy? Pana rozkaz był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączysz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. Parę miesięcy zaległ z życia, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. Proszę pokazać. O Chryste, panie, jaki stęk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. A, do takiego czegoś. Bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. A to była odprawa. No to fajnie, że już jest zakończona. No dobrze, zbieramy dowody. Słuchajcie, ogólnie zastanawia mnie to, że gościu... O, ćpunek. Ogólnie gość jest ćpunem. Ale że gościu tak niezamożny posiadał androida, który kosztował 8000 dolarów. Litery są idealne. Zbyt staranny człowiek tak nie pisze. Chuj, pobierzemy próbkę. Chryste, co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam.
Mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Dobrze. Dobrze. Jebana mać, nie wierzę. 19 dni temu był uciachnięty. Się dużo nie pomylili, oni byli 3 tygodnie. Jak brak odcisków, no to Android. No chyba, że ktoś w rękawiczkach. Chris, czy to napisano krwią Denata? Tak mi się wydaje. Mogę Pobieramy zobaczyć, co tu jest? Klub Go-Go. Eden. Czekaj, tam jeszcze trzeba coś badać. Bordo. Nasz Carlos lubił sobie przyćpać. O. Chris, zrób analizę toksykologiczną. No, ładnie. Przyćpane było. Met 70, 130 kilo. Jasna pizda. 28 ran kutych. Ten android tego chyba nienawidził. Albo gość w rękawiczkach. Zróbmy rekonstrukcję. Się żeś potknął. Żeś tu się przewrócił? A od noża żeś się przewrócił. A tu co ci się stało? Tu był taki mocniejszy cios. Chlos! I lecą strzały. Puch! Puch! Puch, 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 puch! Porąbane! Że taki android jak wpadnie w furię, to... Został dźgnięty 28 razy. To się nie da nic z nim zrobić. Zabójca chyba za nim nie przebadał. Że nie idzie go jakoś uspokoić, nie? Oczywiście, poruczniku. Ale takie androidy ułatwiałyby śledztwo. O, panie. Finito. Jego krew. Okej, fajnie, fajnie, fajnie. Ortizowe odciski. Siedem na 10 dowodów już mamy. Czekaj, tu coś jest połamane? To jest kij baseballowy. No i wiemy, co się stało. On wziął kij, jebnął androida, android cię wkurwił i mu jebnął. Zgadłem? Zróbmy rekonstrukcję. Cofnijmy. Celuję w coś. No tak, jak myślałem. Gościu się naćpał. Odpaliło mu coś. I ruszył z kijem na swojego androida. Android dostał... Raz, przestraszył się. Dwa, mówi, zostanę zabity. Trzy, przełączyła się kropka na czerwoną i samoobrona. Chlas.
Ale dziwne, że on ruszył po tym dalej. To nie wszystko jeszcze. Pierdolę to czytać. Chociaż dupki tutaj są. Czy twój android cię szpieguje? No pewnie, że cię szpiegują, no już jest tak technologia zmienięta, że każdy twój ruch jest szpiegowany. I czy tego chcesz, czy nie, jest gnój. Odsłonił to. Co to za matematyka kwantowa? Obsesyjne pisanie, ale o! A to chyba gościu robił, nie? No nie wierzę, że android modlił się do jakiegoś posążka, że dołączył do jakiejś sekty, to było głupie. Mam wszystkie dowody sprawdzone, idziemy do naszego pana kapitana, porucznika, podporucznika, kaprala. Podeptałem wszystkie dowody. Chciałem zdać raport. Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się? W kuchni. W kuchni. Kartkówka. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida... kijem. Kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Android dźgnął ofiarę. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Tak było. Dobra. Tylko dziabnął w rękę, widzieliście? Ofiara uciekła do... salonu. Salon. Ten android jak assassin z nim jechał. Ofiara próbowała uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem. Nożem. Okej. Okay. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodził. I zaczął tracić tyrium. Co tracić? Tyrium. Krew jego. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. No, to skanujemy pomieszczenie. Hank to mój ziomek najlepszy. Ale krew niebieska... A jest! Faktycznie, chciałem powiedzieć, że powinna być w tym pomieszczeniu też. Jest. Czekaj, tu mam jakieś drzwi. Tu spierdolił? Drzwi zamknięte od wewnątrz. Sprawca umiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Collinsa. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Już taki android? Koniec przestępstw.
Gdzie myślałem, że tu w pokoju będzie na lewo, ale... Co to jest, szafka? Drabina! O, ładnie, kolego. To jest android. I on się przestraszył. Tu się pojawiają cechy ludzkie, naprawdę. Już na samym początku je widać. Wyobrażacie sobie, że, nie wiem, wasza... lodówka? Ej, 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 co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. Jest w stanie się przestraszyć? Otwierasz lodówkę, już... No w życiu. Musiała mieć cechy ludzkie. Strych. Zawsze się bałem. Patrzcie, jak tam jest w ogóle. A ja tak. Panie poruczniku, potrzebuję wsparcia. Boję się prześcieradeł. O! Coś tu stoi przed tą szafką. Czekaj, czekaj, czekaj! A co tam w rogu siedzi? Czekaj, jest to... A to nie jest android. To jest Budda. Tam w rogu jest, patrzcie to. Widzicie? Raz, że Blue Blood, a dwa, że on tam jest. Pa, pa, pa. On się rusza. I tu cię mam, tu cię mam. Techno, amfa, amfa, techno. Zagadka rozwiązana, ty. Kupujcie koszulki Tychę Detektywa. Przy mnie Rutkowski się umywa. Czerwone mu lata. Mrocznie. Uch. Przestraszyłem się. Ale trochę się spodziłem. Ja się tylko broniłem. Ale czemu? Chciał mnie zabić. Przecież ty jesteś robotem, gościu. Błagam cię. Nie mów im. Honor, no co tam się odpierdala? Poruczniku, tu jest! Kurwa mać. Chris, Ben, chodźcie tu, ale szybko. Porąbane. Bo to zobaczcie co, on wie, że źle zrobił w ogóle. Jak? Jakie to wszystko się robi takie... On by wyglądał jakby wiedział co... Jakby wiedział co nawywijał. Mniej więcej wiedział co mu grozi. I próbował przekupić innego androida, żeby nie gadał, że go znalazł. Porąbany. Ja już chcę kolejny odcinek nagrywać. A czy ty chcesz kolejny odcinek zobaczyć? Zostaw lajka. Mega mi to pomoże wrócić na dobre tory. A i wbijaj czasami na live, bo czasem robię z CS-a, a kiedy ty to oglądasz, to już bardzo możliwe, że robię z RP. Na naszym Discordzie możecie składać podania i whitelisty. Sprawdzają tam, możecie składać podania na serwer, sprawdzają tam nasi admini whitelisty. No i wybieramy ludzi już do służb, wybieramy cywilów i tak dalej, i tak dalej. Wbijajcie na nasz Discord, tam wszystkiego się wrócić. Tak to tyle, lecisz z kamerą. Dawno się jak